Siemanko widzowie, ja jestem Sedok i witam was dzisiaj w odcinku, za pomocą którego nauczycie się szukania, znajdowania podobnych czcionek do tej, która wam się jakby podoba. Jeśli filmik wam się również spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie taki czerwony guziczek tam na dole wraz z dzwoneczkiem. Wpadajcie na moje social media, Discorda, na którym jestem często dostępny, możecie się czegoś zapytać, dowiedzieć, i na Instagrama. Życzę wam miłego dnia, miłego oglądania i zapraszam do filmu. A więc po kolei. Najpierw potrzebna nam będzie stronka What Font Is i na tej stronce będziemy wyszukiwać czcionki, które nam się podobają z danej miniaturki oraz będzie nam potrzebny link, który macie w opisie. Ja go sobie wkleję. I teraz tak. Gdy chcemy znaleźć jakąś czcionkę z internetu, dajmy na to, że z tej piosenki jest nawet spoko czcionka, klikamy na ten link i kopiujemy wszystko, co jest za znakiem równa się, Ctrl C, i przenosimy się na tą stronkę. I gdy tutaj widzimy wpisz tutaj, wklejamy ten link, klikamy Enter i powinno nam znaleźć tą miniaturkę. Jeśli jej nie znajdzie, to cofamy i musimy znaleźć jakąś inną po prostu miniaturkę. Dajmy na to, że tą. Tak samo kopiujemy i wklejamy. I po prostu mamy tą miniaturkę. Następnie zapisujemy ją na pulpicie i chcemy znaleźć sobie tą czcionkę V-Bay, Vibe, i przeciągamy tą czcionkę z pulpitu tutaj. Musimy zaczekać i generalnie to ja chcę samą górę, aby znalazło, więc te tutaj poszczególne rzeczy, gdy nie możemy usunąć, przesuwamy również na górę. Klikamy na tą główną część i klikamy następny krok. Teraz mamy dwie opcje, wybieramy tą po lewo, gdzie pisze recommend, i musimy po prostu wpisać literki, które są tutaj widoczne. Nieraz będą po prostu wszystkie, nieraz będą tylko niektóre, więc tutaj albo znajdziemy, albo po prostu nie znajdziemy. Bo po dwóch literkach zobaczymy, czy ta aplikacja, ta stronka znajdzie nam podobną czcionkę. Klikamy następny krok. No i tutaj mamy podobne czcionki. Może w tych czcionkach będzie nawet ta sama. Aby pobrać czcionkę za darmo, musi tutaj pisać download na niebiesko. Klikamy po prostu i klikamy download font i następnie download. I instalujemy tą czcionkę. Proste, proste. Dajmy na przykład inny przykład. Sedok 2021. Dajmy na przykład inny przykład. Czy może być to na przykład ta czcionka. I tutaj również kopiujemy ten link. Ja sobie tylko cofnę. I wklejamy go tutaj. Ctrl V. Nie działa. Niektóre linki mogą nie działać. Dlatego musimy szukać jeszcze czegoś innego. Mam jakiś poradnik, również kopiujemy link. Wklejamy go tutaj, o i mamy. Zapisz obraz jako, zapiszmy jako 2. Przejdźmy na główną stronkę. No i po prostu wyciągamy tutaj do tej strony. Musimy chwilkę poczekać, zanim nam załaduje. I tak samo tutaj chcę na przykład, żeby czcionka ta na samej górze, co prawda to jest ta sama czcionka użyta w tym filmie, ale chcę, żeby ta na samej górze, aby mi po prostu program ją znalazł. Nie wiem czemu, ale nie mogę tutaj chyba usunąć tej jednej rzeczy, więc dajmy to na samą górę. Następny krok. Aha, dobra, to wiem już jak to działa. Pomyliłem się. Jeszcze raz wchodzimy na tą stronkę. Przeciągamy. I musimy zaznaczyć obszar. Już wam mówię, musimy zaznaczyć po prostu jeden wybrany punkt z tej miniaturki. Ja zaznaczę sobie characters. Klikamy następny krok i tutaj chose this one, i mamy w tym przypadku większość literek, więc na pewno będzie łatwiej znaleźć czcionkę. Możemy wpisywać z dużych, z małych liter, obojętnie. Gdy wyskoczy nam takie powiadomienie, klikamy xik. No i wpisujemy do końca next step. No i mamy tutaj podane czcionki. Oczywiście te czcionki są płatne. Jeśli chcemy, możemy kupić lub poszukać i poszperać w internecie, znaleźć podobne. I tak samo tutaj jest podobna czcionka. Klikamy download.
i download font. Mamy tutaj podgląd tej czcionki. Możemy ją pobrać za darmo i z niej korzystać w Photoshopie lub innych programach. Możemy również znaleźć czcionkę ze swojej miniaturki z pulpitu lub tam z waszego folderu, gdzie macie miniaturki, jeśli jej zapomnieliście. No i to by było chyba na tyle w tym poradniku. Jest on taki krótki, ale przydatny. Stronka zazwyczaj działa, niekiedy ma jakieś tam problemy i nie wyszukuje, ale większość czcionek powinniście znaleźć, jeśli dobrze poszukacie. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. No i co? No i ja się żegnam. Trzymajcie się. Do kolejnych. Siemka.